Tomku, co dzieje się dzisiaj w Rogozinie? Druga edycja Dnia Rodzinnego w naszym wykonaniu Młodego Rogozina i kreuję, więc razem to organizujemy dla wszystkich tutaj okolicznych. Jakie atrakcje zaplanowaliście? No jest duża strefa, tak jakby tutaj dmuchańcy dla dzieci, mamy tutaj te zwierzaczki dla każdego tak naprawdę, bo można sobie węża wziąć na szyję, na ręce. No i to co na scenie, czyli troszeczkę młodych gwiazd, takich jak Miłosz Skierski, jak Małe TGD, ale też muzyka lokalna od Martyny Murawskiej. Mam nadzieję, że wszystkim się to spodoba. Wiem, że zaprosiliście do uczestnictwa koła gospodyń wiejskich i różnego rodzaju stowarzyszenia. Kto do Was przyjechał? Mamy kilka stoisk. Zacznę może tak od strefy gastronomicznej w całości, czyli rodzielnia familijna z Płocka. Dalej mamy nasze stoiska koła gospodyń wiejskich Młode Rogozino, Stowarzyszenie Anielski Kredens, Stowarzyszenie Wesoła Chatka. Mamy koło gospodyń wiejskich z Leszyna Szlacheckiego, ale także coś specjalnego, czyli opiekunowie osób niepełnosprawnych na co dzień, czyli warsztaty terapii zajęciowej z Męczenina. KGW Młode Rogozino prężnie działa już od pewnego czasu. Co zaplanowaliście jeszcze w tym roku? Planujemy jeszcze powtórzyć to wydarzenie, które w tamtym roku odbiło się dość sporym echem, czyli zabawę weselną i tak naprawdę od jutra zaczniemy już to, co będzie w sierpniu, 12 sierpnia na tym samym terenie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę oczywiście udanej zabawy. Dziękuję bardzo.